Proszę Państwa, rozpoczynamy po przerwie. Teraz będę realizował podpunkt 7.5, który dotyczy podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ta uchwała, podjęcie tej uchwały jest koniecznością. Koniecznością wynikającą z wdrożenia nowej ustawy. Tak naprawdę proszę Państwa o to, żebyśmy dzisiaj podjęli tę uchwałę. Chodzi o naprawienie błędów, które zadziały się w poprzedniej kadencji. Termin na podjęcie tej uchwały już minął we wrześniu. Poprosiłem o przygotowanie tej uchwały. Oczywiście rozumiem, że nie było możliwości, aby treść tej uchwały była dyskutowana na komisjach, bo takowych komisji jeszcze nie było. Natomiast są tutaj pracownicy urzędu, jest pan Siurek, naczelnik wydziału organizacyjnego, jest pan mecenas i jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, wątpliwości dotyczące treści tej uchwały, to myślę, że jest tutaj czas, żeby na ten temat dyskutować. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. O głos prosi pan radny Artur Gałach. Bardzo proszę panie radny. Panie przewodniczący, zgłaszam wniosek natury formalnej. Zgodnie z paragrafem 39 statutu miasta składam wniosek o odesłanie projektu do komisji. Może krótko uzasadnię panie burmistrzu. Pan wie, że zasadą jest, że każdy projekt uchwały przechodzi ścieżkę przez Komisję Rady Miasta. Ja wiem, że w chwili obecnej jeszcze komisji zostały powołane i nie było możliwości. Ja rozumiem, że taki tryb, jak pan chce, żeby nie przeszło przez komisję, to mógł być jakiś, nie wiem, wypadek nadzwyczajny, jakieś okoliczności to uzasadniające. Doskonale pan wie, jak i również pana zdanie znam, gdy był pan radnym, że zawsze pan optował za tym, żeby jednak projekty uchwał przechodziły przez komisję. Pan doskonale wie, że ten projekt uchwały jest drażliwy społecznie i zainteresowanie mieszkańców, jak również innych instytucji jest bardzo duże. W poprzedniej kadencji żeśmy pół roku nad tą uchwałą pracowali i pan doskonale wie, że głosy były rozbieżne. W końcu doszło do tego, że w komisjach żeśmy ją omawiali, natomiast z tego co pamiętam, na posiedzeniu Rady Miasta, żeśmy nie było w porządku albo żeśmy to zdejmowali. Powiem tak, panie burmistrzu, zarówno mieszkańcy Łukowa, osoby, które ubiegają się również o dodatkowe punkty sprzedaży, również szanując zdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, widzimy, że jest to temat łatwy. Mój wniosek, panie burmistrzu, żebyśmy mimo wszystko przeszło to przez komisję. Wiemy dokładnie, że za 3 tygodnie jest następna sesja. 3 tygodnie nikogo nie zbawi, a będziemy znali opinie merytorycznych komisji, jak i również my, mówię o klubie PiS, będziemy również znali zdanie naszych radnych i zechcemy wypracować wspólne zdanie. Ja, broń Boże, nie mówię, że pana propozycje z góry. Jeszcze też nie mogę przesądzić, jak inni radni podejdą do tego pana projektu. Także, panie przewodniczący, składam wniosek formalny. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, panie burmistrzu, sekundka. Ponieważ pan radny przytoczył przepis prawny, zatem ja go państwu przytoczę. Paragraf 39 statutu w swoim punkcie drugim mówi, że wnioski formalne przewodniczący rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu za i jednego głosu przeciw wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie. Zatem proszę państwa, w tym momencie przystępujemy do głosowania. Poproszę o potwierdzenie kworum. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za odesłaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków do komisji rady,
Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Mamy już wszystkich? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, 16 poparło wniosek pana radnego Artura Gałacha, 2 osoby były przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że przy 16 głosach za, przy 2 głosach przeciw i 2 wstrzymujących wniosek przeszedł. Panie burmistrzu, w tej sprawie rozumiem. Proszę bardzo. Że kolejny projekt też skierujecie Państwo do i według tych samych zasad, które tych samych argumentów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, powiedział Pan, pół roku pracowaliśmy? Kłamie. Jakie pół roku pracowaliśmy? Został przedstawiony projekt w maju. Następnie w dniu sesji został zdjęty i koniec, żadnej pracy nie było. Z tego co Pan w poprzedniej kadencji, to Pan zabiegał o to, żeby punktów alkoholowych było więcej i sam Pan osobiście do mnie przychodził w tej sprawie. W połowie kadencji. I wówczas jasno Panu określiłem, jakie jest moje stanowisko. Przygotowując projekt uchwały, zwróciłem się z prośbą do naszej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i ta komisja zebrała się w poniedziałek i w sposób jasny, 9 głosami za, opowiedziała się za projektem tej uchwały. Państwo macie taką informację w materiałach sesyjnych? Jeśli dla Państwa to nie jest ostateczna rekomendacja, to Państwo jeszcze oczekujecie. Druga sprawa. 3 tygodnie nikogo nie zbawią? Nie, Panie Arturze. To nie będą 3 tygodnie. To będzie więcej, bo potem jeszcze musimy czekać na publikację tego. Niektórzy przedsiębiorcy czekają już od lata. Przedsiębiorca czeka. Pan nigdy nie był przedsiębiorcą, to Pan nie wie, co to znaczy czekać. Dziwi mnie, panie Wereszczyński, że pan, będąc przedsiębiorcą, godzi się na to, żeby przedsiębiorcy czekali na podjęcie tej uchwały miasta. 3 tygodnie nikogo nie zbawią? Otóż jeszcze w grudniu jednemu przedsiębiorcy kończy się pozwolenie i będzie skazany na to, żeby przestać prowadzić swoją działalność gospodarczą. Tego chcecie? Odpowiedzcie sobie teraz na to pytanie. Panie burmistrzu, ja do następnych uchwał podejdziemy, to pan się za chwilę zobaczy, także pan mi ogólnie. Ja powiedziałem dobrze, w maju żeśmy zaczęli i można powiedzieć, że od maja mieliśmy czas, żeby to podjąć uchwałę. Tak jak pan mówi, możliwe, że były to na komisjach 2-3 razy, ale od maja ten temat był. A ja rozumiem, że jest pan, podając ilość punktów alkoholowych w propozycjach, jest pan zwolennikiem, żeby nie zwiększać, żeby było tyle, ile było dotychczas. Teraz pan mówi, że czekają przedsiębiorcy. Tak, czekają. Tylko jeśli pana propozycja jest taka, to ci przedsiębiorcy chcą poczekać długo, 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 bo tych punktów pan nie chce zwiększać. Pan nie da służyć, panie Piotrze. Także Komisja, Miejska Komisja, owszem, opinia jest bardzo ważna, ale proszę pana, to nasz mieszkańcy wybrali, żebyśmy decydowali, a nie komisja. Gdyby się miało liczyć tylko zdanie komisji, to byśmy w ogóle, pan się w ogóle nas tego nie opytać o zdanie. Niestety, istotna jest opinia komisji, natomiast tak jak pan mówi, istotne jest to, co przedsiębiorcy oczekują, to, co społeczeństwo oczekuje. I weźmy to wszystko razem pod uwagę. Mówi pan, że w grudniu się kończy, no kończy się. Powinien pan być zadowolony, bo jeśli komuś się skończy koncesja, to według rozumowania komisji większości radnych, czym więcej punktów, tym podobnie jest większe spożycie alkoholu. Jeśli jeden punkt będzie nieczynny, to należy rozumieć, że w święta ludzie po prostu piją mniej alkoholu. Wydaje mi się, że chyba tutaj nic się nie zadzieje złego. Także ja, panie burmistrzu, troszeczkę większej rozwagi, mniej może emocji. Nie jest to aż taki temat, który przedświetlamy nam tutaj popsuć nam atmosferę. A wynik głosowania pan widział i to nie jest tak, że jeden Gałach radny sobie to wymyślił, tylko jest grupa większa radnych, która chce, żeby ten
sposób procedowania, czyli bez komisji nie miał miejsca. Dziękuję. Proszę Państwa, nie przewidujemy w tym momencie dyskusji. Udzieliłem głosu zarówno panu burmistrzowi i wywołanemu tutaj panu radnemu Gałachowi. Zatem proszę Państwa, przechodzę do realizacji kolejnego punktu 7.6, który dotyczy projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności dla nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków. Poproszę pana burmistrza o omówienie przedłożonego projektu. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, czekam na pytania, a ostatecznie można to przenieść na komisję. Myślę, że w tej kwestii wypowie się pani naczelnik, jeżeli pytania będą. Panie burmistrzu, ja zadałem pani naczelnik, no powiedzmy tydzień temu, odnośnie tej uchwały z zapytaniem, co się będzie działo, gdybyśmy tej uchwały nie podjęli w tym roku. Odpowiedzi nie uzyskałem. Pani naczelnik powiedziała, że ma się skonsultować z radcą prawnym i chciałbym usłyszeć odpowiedź. Będzie się konsultowała pani naczelnik ze mną, co sprawy nic się nie będzie działo. Po prostu będzie działała ustawa, która jest po przekształceniu, nie będzie bonifikat i tyle. No. I uważam, że nie ma wcale konieczności podejmowania dzisiaj tego, jeśli takiej koniecznej potrzeby nie ma. Nie wiem, czy ktoś wyliczał te, jakie są z tego tytułu jakieś oszczędności, czy nie. Natomiast jeśli bardzo mało do tej pory gmin podjęło tych bonifikatach, bo ustawa jednoznacznie mówi, że organ gmin może udzielić bonifikaty, nie musi. Resztę rozstrzyga ustawa i tak powiedziałem pani naczelnik. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, tu pan mecenas na istotną rzecz zwrócił uwagę. Ja bym chciał poznać skutki finansowe, te maksymalne skutki finansowe, czyli gdyby wszyscy użytkownicy wieczyści zwrócili się w pierwszym roku o to właśnie, trzeba byłoby im tą bonifikatę udzielić. Wtedy jaki ten skutek byłby dla miasta? Bo to jest do wyliczenia. Ja rozumiem, że trudno wyliczyć, biorąc pod uwagę, że w różnych latach różne osoby mogą występować, ale ten maksymalny skutek, on dosyć istotny jest. Zgodnie z ustawą z 20 lipca bieżącego roku, z dniem 1 stycznia 2019 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Burmistrz stosownym zaświadczeniem potwierdza ten fakt. Zaświadczenie jest przesyłane do Wydziału Ksiąg Wieczystych i tam stosowne wpisy są czynione. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe do budżetu miasta wpływa rocznie kwota około 20 tysięcy złotych. Więc zakładając, że absolutnie wszyscy zgłoszą się w pierwszym roku, no to trzeba ją pomniejszyć o 60%. Czyli ja rozumiem, że tak 20 tysięcy rocznie razy 20 lat to jest, tak? Bo to tak należy rozpatrywać. Tak. Jest... Przekształcenie jest odpłatne. Odpłatność to jest opłata roczna razy 20 lat. 20 lat, czyli tak. To wychodzi nam 400 tysięcy. Tak. Czyli jeśli tutaj byśmy podjęli tą uchwałę i wszyscy przyjdą w pierwszym roku, to dostaniemy tak do miasta 40% tych 400 tysięcy, czyli... 140 tysięcy. Przy założeniu, czyli że w pierwszym roku absolutnie wszyscy złożą wniosek. Panie przewodniczący, ja bym chciała przypomnieć sobie, jak to wyglądało w poprzednich latach. Ile procent tej bonifikaty daliśmy w tym optymistycznym przypadku? Mieliśmy już taką uchwałę przy przekształceniu na wniosek, jest taka ustawa, funkcjonuje do tej pory, tam było 90% bonifikaty, też przy wpłacie jednorazowej, czyli bez rozkładania na raty. Przechodzę do realizacji podpunktu 7.8, który dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Proszę o omówienie proponowanych zmian i udzielam w tym momencie głosu panu burmistrzowi. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. No tak to zwykle bywa na sesjach, że są zmiany budżetowe, a szczególnie w roku. One w głównej mierze podyktowane są potrzebami szkół i chciałbym, aby w tym punkcie głos zabrała pani skarbnik, wie na ten temat wszystko. Poproszę.
Do budżetu zostały wprowadzone następujące dochody. Kwota 369 tysięcy, są to dochody ponadplanowe z tytułu sprzedaży działek. Kwota 73 tysiące, są to dochody z tytułu sprzedaży mieszkań. 15 tysięcy dochody z tytułu odsetek od lokat środków pieniężnych. Kwota 270 tysięcy, są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Kwota 340 tysięcy, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 47 500, są to dochody z tytułu kar umownych, które są pobierane z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy. I dodatkowo jeszcze wprowadza się również kwotę 9785 zł i 12 groszy jako ponadplanowe wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i ta kwota w całości zostanie wydatkowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W wydatkach proponuje się zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 130 tysięcy złotych. Dochody, które tutaj omówiłam, jak i zarówno zmniejszenie planu wydatków, wszystkie te kwoty zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków. I tak 205 tysięcy proponuje się przeznaczyć dla szkoły podstawowej numer 4, 176 tysięcy dla zespołu szkolno-przedszkolnego, 15 tysięcy również dla zespołu szkolno-przedszkolnego na organizację koncertu noworocznego, 180 tysięcy dla szkoły podstawowej numer 5, kwotę 254 500 zł planuje się przekazać jako dotację dla przedszkoli niepublicznych, 60 tysięcy proponuje się przeznaczyć dla przedszkola numer 1, 76 tysięcy dla przedszkola numer 3, 54 tysiące dla przedszkola numer 4, 86 tysięcy dla przedszkola numer 7. Ponadto plan finansowy MOPS-u proponuje się zwiększyć o 10 tysięcy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz o kwotę 128 tysięcy na zwiększenie wydatków, na zwiększenie potrzeb, które posłużą na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Większość tutaj tych kwot została skierowana do naszych placówek oświatowych. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 roku, nowymi zadaniami, które były wprowadzone w ciągu roku, zwiększonymi kosztami wynagrodzeń w związku z korzystaniem przez nauczycieli z urlopów dla poratowania zdrowia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Rozpoczynamy dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Chciałbym zapytać o szkołę podstawową numer 2. Czy pani dyrektor wnioskowała o dodatkowe środki na uzupełnienie budżetu swojego na ten rok? Pani skarbnik, tak? Proszę bardzo, pani skarbnik. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie radny. Tak, pani dyrektor szkoły podstawowej numer 2 wnioskowała o dodatkowe środki na poprzedniej sesji. Taka kwota została skierowana. Nie była to kwota w 100% zabezpieczająca te potrzeby, natomiast jeszcze otrzymaliśmy dodatkową kwotę subwencji, która właśnie będzie podzielona między jednostki nasze budżetowe, między innymi te środki trafią do szkoły podstawowej numer 2 i myślę, że w pełni wtedy będzie zabezpieczenie potrzeb do końca roku. Przechodzę do realizacji podpunktu 7.9, który dotyczy projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
W uchwale stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Łuków pana Dariusza Jana Szóstka, wybranego w wyborach w dniu 21 października 2018 roku. Powodem wygaszenia mandatu jest odmowa złożenia ślubowania na pierwszej sesji Rady Miasta w dniu 20 listopada bieżącego roku w związku z wyborem na stanowisko starosty łukowskiego w dniu 19 listopada 2018 roku. Rada Miasta Łuków stosownie do artykułu 383 paragraf 2 kodeksu wyborczego jest zobowiązana do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Projekt został Państwu doręczony przed obradami. Czy mają Państwo wnioski bądź uwagi do omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę Państwa, proszę zatem o kolejne potwierdzenie kworum. Proszę Państwa, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy radni obecni na sesji. Stwierdzam, że Rada Miasta 20 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8, czyli realizacji porządku naszej sesji, czyli realizacji punktu wolne wnioski i informacje. Przypominam, że zgodnie z nowelizacją ustawy samorządowej w sprawach dotyczących miasta radni mogą również kierować interpelacje i zapytania do burmistrza. Przypomnę również, że interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla miasta. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów miasta, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Interpelacje i zapytania składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Teraz realizujemy punkt wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Formułowanie wniosków, przepraszam. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Jodełko, proszę bardzo. Panie burmistrzu, temat dotyczy ulicy Polnej, nowej części wybudowanej, oddanej w ostatnim czasie do użytku. Otóż mieszkańcy zwrócili się do mnie, nie wszyscy, ale kilka głosów było, w takim temacie, że mają adresy od ulicy Cieszkowizna. I proszą o informację, co można w tej sprawie zrobić. Tak, w tej nowej części ulicy Polnej. Panie burmistrzu, mam takie zdanie muszę wypowiedzieć. Zwrócił się pan do Wysokiej Rady, czy tego chcecie? Nie wiem, czy to prawidłowe, czy prawidłowy to zwrot. Czy tego chcecie? No jeśli chcecie, to chcecie. Zwróciłem się do Państwa jako Państwa radnych. No wyraziliście w głosowaniu, czy tego chcecie. Proszę bardzo, panie radny, ad vocem rozumiem. No nie wiem, czy nie chciałbym jeszcze słuchać, czy tego chcesz, nie? To jest to samo, nie? Panie burmistrzu, czy Państwo tego chcecie? Nie, pan powiedział, czy tego chcecie. No czy tego chcecie, zwróciłem się na początku najpierw do proszę Państwa, prezydium, a potem dziękuję. Do Wysokiej proszę Rady. Państwa, no. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, może wprowadzimy taką tradycję, że pan burmistrz, jeżeli zechce, będzie od razu odpowiadał. Rozumiem, że pisemnie ma pan przygotowany ten wniosek, tak? To zapytanie? Nie, nie, informacja nie musi być składana pisemnie. Znaczy, nie rozumiem, jaka jest intencja, jakie jest pytanie. Ktoś ma adres na ulicy Cieszkowizna, chciałby mieć na ulicy Polnej? Tak, już od końca tego tematu. Wszyscy, którzy mieszkają przy nowej części ulicy Polnej, przy nowej, mają adres ulica Cieszkowizna.
Rozumiem, ale działka jest, ciągnie się od ulicy Cieszkowizna, dlatego adres jest Cieszkowizna. Ale wjazd, no wszystko od Polnej mieszkają. Poproszę w takim razie panią naczelnik o informację. Proszę bardzo, pani naczelnik. Tak, tutaj właśnie po wybudowaniu drogi jest możliwość jakiejś regulacji tej sytuacji, dlatego zapraszam indywidualnie mieszkańców zainteresowanych do wydziału i będziemy po analizie usytuowania budynku i mapy będziemy tutaj indywidualnie rozstrzygać. Zapraszamy serdecznie do wydziału. Się mieszkańcy ulicy Piaskowej, panie burmistrzu, tam w ogóle nie ma oświetlenia, to jest ta boczna ulica od tej nowej części obwodnicy. Tam w ogóle nie ma lamp. Z prośbą o rozpatrzenie wniosku 3 czy 4 lampy, żeby tam wprowadzić, bo egipskie ciemności po zapadnięciu zmroku. Znaczy, proszę państwa, to są krótkie informacje. Krótkie informacje i takie traktujmy. Bardzo proszę zatem o formułowanie bardzo krótkich, zwięzłych, no, zapytań formułowanych jako informacje. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, rozumiem, traktuję to jako wniosek, żeby przyjrzeć się sprawie. Od poniedziałku przyglądamy się sprawie. I w ten sposób. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pani radna Rybicka. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, to nie będzie krótkie pytanie, bo nad tym musimy trochę popracować na pewno. Bardzo krótko, proszę, dobrze, bardzo krótkie sformułowanie. Do maksimum. Pozwólcie, bo jeżeli skończyć. Nie, to w takim wypadku powinniśmy formułować to na piśmie, pani radna, więc proszę bardzo. Spokojnie. Ja jestem spokojny. Wyartykułuję to w sposób jak najkrótszy. Wiadomo, że zagraża nam smog, jako że nastaje sezon grzewczy. Jakie mamy narzędzia, krótko, gdzie przeciętny mieszkaniec miasta może zadzwonić, może się zapytać, może zadenuncjować sąsiada, który niestety smrodzi i zasmradza całe nasze środowisko. Jeżeli wejdziemy w aplikację, macie państwo tę aplikację, okazuje się, że Łuków jest gorszy niż na przykład Warszawa, Wawer, albo Siedlce, albo Kraków. Dlaczego tak się dzieje? Zadzwoniłam do Wydziału Ochrony Środowiska. Stwierdzono, że mało jest narzędzi, nie ma narzędzi, które no, trochę postawiłyby do pionu tych, którzy zabierają nam życie, zatruwają nas. Chcemy wiedzieć, co robić, jak to zacząć. Jak zacząć nad tym pracować, żeby to się skończyło, żeby to się zmniejszyło, bo to jest naprawdę poważna sprawa. A zacznijmy od małych jakichś. Gdzie zadzwonić? Ja rozumiem, że do wojewódzkiego, do Białej Podlaskiej, do wojewódzkiego tam Wydziału Ochrony Środowiska i dzwoniono tam, mieszkańcy dzwonili, ale wcale to nie jest takie proste. Nie. Czy gdybyśmy powołali Straż Miejską, pani radna, można by było tak zrobić? Posadna. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nim udzielę głosu panu burmistrzowi, proszę państwa, to co teraz zadała pytanie pani radna, to jest typowe zapytanie. Ja zdaję sobie sprawę, że musimy się nauczyć formułować nasze zapytania bardzo króciutko i o to będę w następnym momencie prosił. Uważam, że to musimy się tego nauczyć sami i teraz proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja nie wiem, bo nie mamy Straży Miejskiej, więc nie wiem, co by było, gdyby Straż Miejska była. Kiedyś wiem, że był taki radny, który chciał, żeby była. Ja się cieszę, że nie ma tej Straży w Łukowie. Problem jest, to sobie dokładnie z tego zdajemy sprawę, że jest problem smogu w Łukowie. Jak duży jest to problem, a tego to już nie wiemy, bo pytanie, czy te urządzenia, które gdzieś w Łukowie są zainstalowane i przekazują informacje i możemy je gdzieś na aplikacjach odczytać, czy te informacje są wiarygodne. To tak jakbyśmy z naszych termometrów, które mamy na oknach, przekazywali informacje do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to też by się okazało, że są różnice po kilka albo kilkanaście stopni na terenie naszego miasta. Warto o problemie rozmawiać. Należy zacząć od zdiagnozowania problemu, a potem będziemy się zastanawiali, jak go rozwiązać. Czy są mechanizmy i narzędzia? No chociażby program Czyste Powietrze. To jest program, który,
który ma na celu tak naprawdę problem smogu zlikwidować. Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Popławski, proszę o pana wniosek lub o informację. Krótko. Prośba i informacja, o ile wzrośnie koszt energii w mieście, w jednostkach podległych i czy ten wzrost energii nie zostanie zepchnięty na mieszkańców w jakiś sposób? To jest wniosek, znaczy nie bardzo rozumiem, co pan wnioskuje? No właśnie, panie radny, proszę. Ja w tym momencie cóż mogę, jest pan prezes naszej miejskiej spółki PEC-u, nie ma już pana prezesa PUIK-u. No wiemy na pewno, bo taką informację mam od pana prezesa PUIK-u, że cena energii najprawdopodobniej w przyszłym roku wzrośnie o 70-80%. W cenie wody, w cenie odbioru ścieków to jest około 30% kosztów przedsiębiorstwa, więc no, siłą rzeczy należy się spodziewać, że tego rodzaju podwyżki będą możliwe w przyszłym roku. Ja mam informację dla pana burmistrza, taką od siebie. Panie burmistrzu, myśmy się chyba źle zrozumieli. Ja nie jestem pana wrogiem, ale nie jestem również niewolnikiem. Swoje zdanie pokazuję przez głosowanie i pan mi tego nie odbiera. I druga informacja dla pana. Wie pan co, ja parę razy z panem rozmawiałem prywatnie, ale nigdy bym tematu tych rozmów nie przytaczał, chociaż się nie wstydzę to, co z panem rozmawiałem. Także myślę, że też ja jestem w tych sprawach prywatnych rozmów trochę bardziej wstrzemięźliwy, żeby je przytaczać. Dziękuję. Krótka informacja, a wnioski wyciągnijmy. Kolejny wypadek na przejściu dla pieszych przed Urzędem Miasta. Podkreślam, kolejny wypadek. Może warto zastanowić się nad sygnalizacją świetlną. I druga informacja, nawiążę tutaj do mojego poprzednika na tym miejscu, pana Baranowskiego, który pytał, czy Aleje Kościuszki są robione w trybie wyborczym. Wiele na to wskazuje, bo minął ponad miesiąc, a oznakowanie poziome przejść dla pieszych przy szkole i przy przedszkolu nie znalazło się. Myślę, że przy tak wczesnym wieczorze zapadającym, przy tak wrażliwych miejscach na tej ulicy warto wyciągnąć wnioski. I na terenie miasta niechby się te pasy w tym miejscu pojawiły. Dziękuję. Ja w tym punkcie informację. Panie burmistrzu, jest taki radny, który zgłaszał wniosek o powołanie w Łukowie Straży Miejskiej. To właśnie jestem ja. I tylko mnie poparła pani radna Rybicka. Niestety ten wniosek nie uzyskał większości. No i to wszystko upadło. Druga sprawa jeszcze w tym temacie informacje. Chciałem państwa poinformować, że w niektórych domach prywatnych ludzie palą śmieciami, tak powiem, w ten sposób w nocą. To jest informacja dla pana burmistrza i pana służb, panie burmistrzu. Ja ten temat zgłaszałem kilkakrotnie do pani naczelnik Kowalczyk. Wiem, że były jakieś kroki podejmowane. Mieszkańcy bloku numer 14 na Chącińskiego, mam nawet nazwiska, mówią mi co jakiś czas, że panie Ryszardzie, tu pani Iksińska, tu pada nazwisko, pali śmieci w nocy, bo się w dzień boi. A i jeszcze jedna rzecz, w formie informacji. Proszę państwa, niestety, przykro mi o tym mówić, ale powiem to bardzo głośno i wyraźnie, niestety ten rząd zamyka elektrownie wiatrowe, najbardziej czyste elektrownie na świecie. Jesteśmy tylko jako trzy państwa na świecie, które nie walczą ze smogiem. To jest Rosja, Arabia Saudyjska i niestety Polska. Proszę państwa, my się dusimy. My jako Polacy się dusimy w tym miejscu, bo nie robimy nic. Otwieramy nowe elektrownie węglowe, budujemy nowe kopalnie, nie patrząc na to, że to wszystko idzie do nas w tym miejscu. A zamykamy niestety fermy wiatrowe. Pani radna, taka jest prawda. To nie ja wymyśliłem. To jest w formie informacji, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, pani radna Ewa Rybicka-Sicińska, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, może ja jestem jakaś trochę niedouczona, ponieważ nie doczytałam ustawy odnośnie, tutaj mi kolega mówi, że jest,
ale chciałabym, żeby pan przewodniczący wyartykułował to wszystkim mieszkańcom. Zamiast interpelacje, zapytania i wnioski, teraz będą wolne wnioski i informacje. Czyli rozumiem, że ja nie zadaję pytania, tak, tylko informacje, informuję szanowną radę i pana burmistrza, o czym chcę pana poinformować. Natomiast moje zapytanie odnośnie, gdzie można zadzwonić, jeśli chodzi o smog, kieruję pisemnie, tak? Ja chcę wyjaśnienia, bo oczywiście nie doczytałam, jestem niedouczona i po prostu nie wiem. Pierwsze słyszę, że jako radna piątej kadencji nie mogę zadać pytania, tylko muszę pisać do pana przewodniczącego, a potem kto dostanie odpowiedź i w jakiej formie. Czytamy. Okazuje się, że wyborca może sobie przeczytać w internecie, tak, gdzie zadzwonić, żeby zadenuncjować sąsiada, który pali śmieciami. I tak, i dziękuję, chcę bardzo to wiedzieć. Tak, dziękuję bardzo pani radnej i jako radne czwartej kadencji także pani odpowiem. Mam przed sobą, pani radna, ustawę o samorządzie gminnym. I ta nasza ustawa o samorządzie gminnym, pani radna, w artykule 26, ustęp 6, jest to ustawa, która obowiązuje nas wszystkich, mówi, cytuję, interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. W tym momencie należy to rozumieć jako burmistrza. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Pani, tak. Tak, pan burmistrz odpowie tak. Albo pan burmistrz, albo osoba przez niego wyznaczona odpowie pani. Następnie treść interpelacji, co jest w ustępie 7, treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Ponieważ gdy zebraliśmy się przed tą sesją w prezydium, uznaliśmy za rzecz niewłaściwą, aby radni nie mogli się wypowiadać. Zatem sięgnęliśmy wtedy do naszego statutu miasta, w którym czytamy, że porządek obrad obejmuje w szczególności i czytamy, pani radna, wolne wnioski i informacje. Zatem nasze działania nie miały na pewno na celu zamykanie ust radnym czy zamykanie ust komukolwiek. Musimy stosować się do prawa wszyscy i to będziemy czynili. To, że nam to w tym momencie idzie nieco nieskładnie, możemy brać na karb tego, że jeszcze tego nie przećwiczyliśmy. Słyszeliśmy już informacje, jak powinny wyglądać. Podobnie, proszę państwa, kwestia wolnych wniosków. Słownik PWN, ja przypuszczam, że takie pytanie będzie, mówi wyraźnie, wolne wnioski to wnioski, które mogą być zgłaszane po wyczerpaniu porządku dziennego. A interpelację, pani radna, powtórzę jeszcze raz z całym naciskiem w formie pisemnej. Proszę bardzo. To jest nowum, że tak. Wyborca, obowiązuje od tej kadencji, tak. Wyborca może przeczytać informacje w internecie. Tak, tak. A jak biedna babcia nie ma internetu? No, pani radna, możemy oczywiście zastanowić się, jak doprowadzić do tego, żeby owa biedna babcia ten internet miała, a już teraz bez złośliwości. A moja to mamusia w takim nie ma internetu. Słucham? Moja mamusia nie ma internetu. Pani radna, to ja obiecuję, ponieważ bardzo blisko mieszkam pani mamy, to ja tą informację zaniosę w wersji pisemnej. I teraz rozumiem, proszę bardzo, pan radny Grzegorz Gomoła. Ja bym chciał poprzeć panią radną w kontekście oczywiście jej pomysłu, tak? Bo to pytanie jest retoryczne. Tu można zadać pytanie, odpowiedź brzmi, że nie ma takiego miejsca. Tak? Ja uważam, jeżeli tutaj mamy teraz te wolne wnioski, żeby pan burmistrz rozważył taką możliwość jakieś miejsca w internecie czy telefonu, żeby oczywiście nikt tam nie denuncjował, tylko ci, co palą tymi śmieciami, żeby wiedzieli, że ktoś może zadenuncjować. Tak? I wydaje mi się, że byłaby to pewna prewencja, gdyby się to rozeszło, prawda, taka informacja po tych, którzy ewentualnie to palą, to mogły być to element prewencyjny. Ja 100% Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o spokój. Tak. Proszę bardzo.
Więc taki składam tutaj w tym punkcie wniosek do pana burmistrza, żeby rozważył jakąś taką formę takiej skrzynki anonimowej, żeby ktoś mógł tam coś podać, ale oczywiście nie namawiam nikogo do denuncjowania, bo to jest takie no właśnie brzydkie trochę, prawda? Natomiast funkcjonowanie takiego miejsca może być prewencją. I popieram radną, ja myślę, że nie ma co dyskutować, pani radna, czy tam ktoś, no tak się złożyło i koniec. No. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wolny wniosek, patrząc tutaj na prawą stronę, na ścianę tych herbów, nasz jest niezgodny z tym, co niedawno przyjęliśmy, prośba, żeby to zmienić, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, proszę bardzo. Ja może najpierw odniosę się do tego wniosku, czy ja dobrze rozumiem, że państwo radni wnioskujecie, aby była możliwość doniesienia, zasygnalizowania. Jakiego słowa tutaj użyjemy, to już jest nieważne. To ja oczywiście, tak jak pan proponował, rozważę taką możliwość. Druga sprawa naszego herbu, na który tak długo czekaliśmy. Tak, oczywiście w przyszłym tygodniu będę rozmawiał z panem, który jest autorem tych, które tutaj widzimy. Myślę, że on zechce się podjąć takiej pracy, a ten, który wisi w tym centralnym miejscu, oczywiście nie wyrzucimy go, to jest nasza historia i myślę, że dla tego herbu również miejsce na tej sali się znajdzie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Robert Dołęga. Dziękuję panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowna rado. Dobrze, że akurat gościmy na sesji Rady Miasta starostę, bo przypomniałem sobie a propos tego herbu, że pan profesor Henryk Seroka zwrócił nam na uwagę na te flagi. Chodzi o to, że według heraldyki te flagi nie powinny wisieć, one powinny stać pionowo. Nie wiem, czy tutaj pan starosta pamięta to. Ja tutaj, jeśli mogę w ogóle zaapelować, żeby to zmienić. Znaczy, no, myślę, że pan tego, to już pan uczynił. Słucham? Myślę, że już pan to uczynił. No tak. I pod koniec obrad naszej drugiej sesji mam takie dwie myśli. Jestem radnym trzecią kadencję i do tej pory burmistrz, gdy obejmował stanowisko burmistrza, przedstawiał swoje exposé. Panie burmistrzu, czy pan przedstawi swoje exposé? Takie po prostu jedno pytanie. No to już zapytanie typowe, ale pytanie. Proszę. A drugie też dotyczy pana burmistrza, ale tego pana drugiego. Mam pytanie, no bo chciałbym pana poznać, jeśli pan mógłby się przedstawić, przynajmniej poznać pana barwę głosu, bo jeszcze nie miałem przyjemności. Panie burmistrzu pierwszy i panie burmistrzu drugi. Może najpierw od pana burmistrza Płudowskiego, proszę. Szanowni państwo, z tego co wiem, to exposé wygłasza się na samym początku. Natomiast kojarzy mi się to z jakąś polityką. My tutaj nie politykujmy. My jesteśmy w samorządzie, mamy pracować dla ludzi. Ja myślę, że za każdym razem, kiedy będziemy zaczynać sesję i będę państwu przedstawiał to, co się zadziało w okresie międzysesyjnym, to proszę to traktować jako takie nieprzerwane i przez 5 lat trwające exposé. No, chyba, że się pojawi pomysł, żeby mnie odwołać wcześniej, panie Robercie. No to czarnowictwo, panie burmistrzu. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, pan burmistrz. Dzień dobry. Dzień. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, nazywam się Paweł Krasuski. Mam zaszczyt pełnić funkcję zastępcy burmistrza miasta Łuków. Cóż, mam 30 lat, bo rozumiem, że takich informacji pan oczekuje, czyli jakiegoś przedstawienia swojej skromnej osoby. Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Mazowia. Na pierwszej uczelni kończyłem finanse i rachunkowość, na drugiej uczelni budownictwo. W tej chwili kontynuuję te studia na Politechnice Lubelskiej. To już taki finisz, ostatni semestr, aczkolwiek praca jest niezwykle zajmująca, także nie mówię, nie określam sobie dokładnego terminu ukończenia studiów magisterskich na tym kierunku. Cóż, przez ostatnie 5 lat pracowałem, prowadziłem działalność gospodarczą, prowadziłem biuro projektowe. Zresztą tak też się trochę nasza współpraca z panem burmistrzem ułożyła. Zaczęliśmy od współpracy nad tym słynnym planem zagospodarowania przestrzennego. Ja służyłem swoją wiedzą, jakimiś tam wnioskami oczywiście wynikającymi z pracy nad tym planem.
Tak się nasza współpraca ułożyła. Pan burmistrz zechciał mnie widzieć na tym stanowisku. Oto jestem, służę radą. Chociaż może nie tyle radą, co bardziej pracą, ponieważ to pan burmistrz zechciał kiedyś wspomnieć, że zastępca burmistrza to nie jest polityk, to jest raptem przedłużenie jego mocy sprawczej i w związku z tym pewnie państwo będziecie rzadko mnie mieli okazję widzieć na, nie wiem, uroczystościach, przecięciach wstęgi, a częściej tutaj w urzędzie między wydziałami, ponieważ tak widzę swoją rolę, tak? Są plany do zrealizowania, ja mam je realizować, starać się nadawać bieg tym sprawom. Także dziękuję bardzo. Tak naprawdę ja nie miałem żadnego, nie chciałem nikomu sprawić przykrości żadnej i żadnej polityki nie uprawiam, także chciałem się przywitać i życzę powodzenia w pracy. To... Panie burmistrze, jeszcze nie mieliśmy okazji się przywitać. Znaczy, panie radny, myślę, że nie będziemy wszyscy praktykowali witania się na sesji z burmistrzem i jego zastępcą. Teraz bardzo proszę, pan radny Mariusz Chudek. To ja mam dwie informacje dla pana burmistrza i jeden wolny wniosek. Pierwsza informacja jest taka, że właśnie skończył się miodowy miesiąc pana burmistrza z nową radą, co pan pewnie zauważył. Druga informacja, że zaczął się proces wychowywania pana burmistrza, by nie powiedzieć tresowania, przez szanownych radnych PiS-u. I trzeci wolny wniosek, żeby się pan dobrze zastanowił, co i z kim chce pan w tej radzie osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Dziękuję bardzo. A, tak, proszę bardzo, panie burmistrzu. Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, ja mam dwie informacje. Jedna informacja to taka w zasadzie dobra informacja, wesoła. W dniu wczorajszym odwiedziło mnie dwóch panów policjantów, ale przyszli do mnie, a nie po mnie. I przynieśli ze sobą dziesięć takich ładnych kalendarzy. Ja postanowiłem 10 sztuk wziąć w komis. Teraz już zostało tylko 9, bo jeden sobie zakupiłem. Panowie policjanci z naszej Komendy Łukowskiej wyszli z taką inicjatywą, żeby taki kalendarz zrobić, a cały dochód z tego przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego do oddziału dziecięcego SPZOS Łuków. Także zachęcam, jak tych 9, które zostały, zabraknie, to ja się skontaktuję z panami policjantami. Tak jak powiedziałem, wziąłem to w komisji. Jest tutaj numer konta. Po dokonaniu przelewu będzie się można zgłosić. Rozmawiałem już z panią naczelnik z Wydziału Inwestycji i Promocji i tam te kalendarze będą do odbioru. A druga sprawa. Chciałem się zwrócić do pana radnego Gałacha. No przepraszam pana, jeżeli zdradziłem tutaj tajemnicę naszych spotkań. Spotykałem się z panem nie towarzysko, tylko jako radny z radnym. Tak jak i w ciągu ostatniego tygodnia też z panem się dwa razy spotkałem. Był pan u mnie i nigdy panu nie odmówiłem tego kontaktu. I rozmawialiśmy i... Już pan wychodzi, panie radny? Nie zaczeka pan do końca? Nie, no myślałem, ale że zostanie pan panie do końca radny, sesji. Forma a co do burmistrza nie będzie akceptowana na tej sali, ktokolwiek by tak nie mówił. Ale wrócę do pana radnego Artura. Także tak jak powiedziałem, w ciągu tego krótkiego czasu dwa razy mnie pan odwiedził i ja nie będę zdradzał, chociaż odwiedzał mnie pan jako burmistrza. Natomiast na pewno na tych spotkaniach nie chciał się pan dowiedzieć nic na temat uchwały, którą pan dzisiaj, jakby na pański wniosek została skierowana do komisji, a już pan dokładnie wiedział, że taka uchwała będzie i myślę, że treść tej uchwały pan znał. Także nie zdradzę, po co pan do mnie przychodzi. Jeżeli nie ma żadnych innych informacji, realizuję punkt 9. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady drugiej sesji Rady Miasta. Dziękuję państwu za przybycie.